hej dziewczyny, chciałabym pokazać tą lalkę Kopciuszek, która jest przepiękna i ma tą piękną sukienkę. W dodatku jest też ta różdżka, ale jest trochę niestety zepsuta, jak widzicie, ma tutaj gąbeczkę tą żółtą, ale naprawdę ona jest tutaj niebieska, bo ona mi robiła psikusa, kiedy ja tutaj nalewałam wody, tutaj ona mi się tak wylewała. W każdym razie, to tutaj jak widzicie, określę ten wygląd kapciuszka. Ma na sobie piękną, niebieską, błękitną opaskę i ma też piękne tutaj takie ładne rękawiczki, białe. Białe rękawki tu, krótkie. I jasną, niebieską i granatową suknię z taką ogromną przestrzenią białą. No i tutaj jak widzicie jest trochę taka jakby dla Was poplamiona, może nie widzicie, a może tak, ale w każdym razie za chwilę Wam to wytłumaczę. Ma też piękne niebieskie kapcie, tak jak ma taki sam kolor jak opaska, a na tej sukni też są różne postacie z bajki Kopciuszek. Są myszki i wróżka chrzestna, zamek i tu jest tak. Tutaj jest, o tak wygląda. Jest uczesana w taki chyba kicek tutaj, ale ma takie włosy, że jakby to była taka inna fryzura. Więc zacznijmy do, jak ona działa. Ma ruchome ręce, można ją o tak robić tu i nazad. Ta ręka tak samo działa. Głową można wszędzie ruszać, nogi też, do tyłu i do przodu, w boki nie, nie. No w boki trochę, no w boki trochę tak, w boki też, no. Do przodu, do tyłu ta tak samo, też tutaj tak może. Teraz, po co jest ta biała plama? Już się chyba nad tym zastanawialiście. Jak widzicie, mam tutaj taką magiczną różdżkę z takim serduszkiem wyrytym, niebieskim z kapciem, takim pantofelkiem, tutaj ozdobą taką. Tutaj jest takie ładne, ozdobne, białe, takie po rogu tak zrobione. I już Wam tutaj mówiłam, że tutaj mam tą gąbeczkę zapasową, ale ona jest niebieska tak naprawdę. Bo mi się zniszczyła ta niebieska i doczepiłam tą. Teraz tutaj się otwiera, tylko ja Wam nie otwieram, dlatego że już nalałam wody. Bo nie ma czegoś takiego, że można zaczynać film. No i tutaj się po prostu nalewam. Teraz popatrzcie, co się dzieje, kiedy tutaj pocieram. Czekaj. Tylko to będzie trochę długo trwało. O nie. Bumka się zerwa. To zrobię jakoś tak. W każdym razie tak do tego się nie powinno robić. Tutaj jest tutaj ślad od tej gąbeczki, jak widać. Tutaj się pojawia obrazek. Ja mam zniszczoną trochę tą gąbkę, więc to jest jakby taki minus, ale plus jest ogromny, że ma przepiękny strój i że się do tego używa wody. I się ją pociera, tak? I w pierwszym razie się nie wie, jaki to obrazek. Już Wam pokazuję. Tu są konie. Próbuję jak najszybciej to zrobić. Tutaj po rogu. Żebyście widzieli. Tutaj jest wszystko już czarne. Nie pamiętam, co tutaj było. Chyba karoca. Tak Wam zdradzę.
Tutaj jest tył konia. I już tu mamy prawie całą sukienkę skończoną. Przy tym można się trochę pochlapać niestety, ale cała suknia wygląda o tak. Kapciuszek ma twarz, ma niebieskie oczy, ładne długie rzęsy, różowe usta i też brązowe brwi. Też można ją się bawić na wiele sposobów. No to do zobaczenia.